Siemanko, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO The Hobbit. Tak, jesteśmy tutaj naszą gromadką, jest Thorin, jest Gandalf, czyli nasze krasnoludy, czarodzieje, no i jest oczywiście Bilbo Baggins, czyli nasz Hobbit. Gramy sobie cały czas w trybie oczywiście fabularnym, więc, że tak powiem, nie eksplorujemy wszystkiego, chociaż aż ciężko się powstrzymać, żeby tutaj czegoś nie pozbierać, no ale dobra. Lecimy, żeby nie tracić czasu. Oczywiście po drodze, jak już coś stoi, to osorki, to będziemy rozwalać. Ale ogólnie lecimy za tymi niebieskimi klocuszkami LEGO. One wskazują nam drogę, w którą musimy podążać, że tak powiem. Więc leci, ale tutaj jakieś niebieskie klocki za 1000 są, to możemy je zebrać. Dobra, tutaj rozwalamy mocno i jednym pierdyknięciem, jak to mówią. Tu możemy handlować, jak widzicie, ale my na razie nie chcemy handlować. Idziemy sobie dalej. Dobra. I powiem wam szczerze, już ja tutaj tą misję wcześniej chciałem nagrać. Niestety wywaliło mi się nagrywanie, więc tak jakby musimy ją zacząć jeszcze raz, więc no, takie złośliwość rzeczy martwych, ale daleko nie byłem, także mam nadzieję, że raz, dwa tutaj dojdziemy, gdzie byłem. Kwiatki. No dobra, obiecałem, że nie będę. O, tam idziemy. No idziemy tutaj, i właśnie, tutaj był taki klucz wcześniej, musiałem zbudować. Widzę, że już teraz nie muszę go budować, więc możemy sobie od razu wejść do tego skarbca troli. O, widzicie, tutaj właśnie tego gościa potrzebuję, bo on może rozwalać te wszystkie, no nie no. Nie udało się za pierwszym razem i teraz musimy niestety na 3 razy. Jak za pierwszym dobrze trafisz, o, tak jak tego, no to w głowę dostaj. Dobra, idziemy do skarbca. Mądrość rzadko zawodzi Gandalfa, więc kampania bez trudu odkryła pobliski skarbiec troli. W swojej jaskini ukryły one mnóstwo rzeczy zrabowanych nieostrożnym podróżnikom i czym i napadniętym karawanom. Co to za smród? No pewnie, że szkoda zostawić, też bym z chęcią to zabrał, nie? Okej. Gandalf robi minę, no i proszę, od razu lecimy Gandalfem. Porozbijamy sobie wszystko. Bo tu już widzę, jesteśmy w trybie gry, że tak powiem, bo musimy 3 skrzynie złotą, którą widzę nawet już teraz. P tutaj kazali. A, okej, coś tu buduje Gandalfik, dobra, zbudował jakiś uchwyt. Na razie tu porozwalajmy, ile się da. Dobra, Gandalf, strzelasz i strzelasz. Co masz tutaj zbierać nam? Dobra, to mamy. Jeszcze jakaś skrzynia do rozwalenia, marchewki wyleciały. Tutaj też coś jest do rozwalenia. Tyle złota, zamiast zebrać złoto, nie? I spadać do domu. Dobra, tu jeszcze coś jest. Marchewki. Kto nie lubi marchewek? Zdrowe, pożywne.
Okej, to muszę jakoś strzelić. Tym strzelimy? Nie, tym nie strzelimy. Tym też nie. To teraz, no dobra. Idziemy dalej w takim razie. Tu jest coś do rozwalenia. Tam i rybki. No, przesuń się, chłopie. Może oświetlić ciemności mi za pomocą... Aha, kostuchy. No dobrze. Siadaj jako... Okej, ten brodaty na kocach piknikowych Lego i karm go artykułami spożywczymi, by móc odbić się od jego brzucha. Okej, dobra. No to chodź tutaj, szefie. No już widzę, że się cieszysz. To siadaj. Gandalf, co masz dla niego? Te marchewki. I rybki. No i mamy. I drabinka. Jest. Wchodź do góry, Gandalfik. Kościotrup. Okej. Układamy uchwyt. Czyli do uchwytu, żeby się chwycić, to musimy sobie zmienić postać właśnie na tego gościa. O, zobaczcie, jak przeszli przez siebie. Nie. To nie ten. Który miał tutaj uchwyt? Ten? Nie, to jest właśnie ten. Może Bombur? Bombur, to ty masz uchwyt? Nie, ty nie, ty to się... O, to ten. Dobrze. No to idziemy. I... ciągniemy. Coś się zawaliło. Dobra, tam się odkrył uchwyt. No i pięknie. Ach, jeszcze spadliśmy. Dobra, wchodzimy do góry. Mamy pierwszą skrzynkę u góry. Teraz ją spróbujemy otworzyć. A, dobra, Torina chyba potrzebujemy. O, już jest Torin. Nie, nie chce się. O. No i proszę, znaleźliśmy. Pierwsza skrzynka otwarta. Mamy mieczyk. Okej. Idziemy tu. A, nie, to perzy się boi. A tutaj było coś, że Gandalf może chyba rozświetlić, nie? A jak? Rozwalaj, Gandalf, rozwalaj. Jest coś do zbudowania. Bieraj hajs. No wiem, wiem, ciebie z tą procą tu potrzebuję, ale zaraz, Gandalf sobie porozwalać lubi pierwszy. Raz. Dwa. No i elegancko. Trzy. Spadło, teraz budujemy. Schody. O, Bilbo jest potrzebny. Otwieraj, Bilbo, co tam znajdziemy? Mieczyk. Czyli drugi mieczyk. No i teraz się dostaj do tej złotej skrzyni, tak? Ona była na samym początku. No dobra, nie bój się, już Gandalf wam oświetli drogę, chodźcie. Jest tu jeszcze coś do rozwalenia, czy nie? Chyba już nie ma.
tu jest skrzynia, tylko nie wiem czy... Tym nie można, ten ma topór. Też to nic nie dało. Gdzie jest ten, co się tak... To ten chyba, nie? Nie? O, tak, 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 tak. Patrzeć mu na to, na plecy. O! I ich waga pięknie podnosi nam. No i cacy. Można, można. Toporek. Ciach. No i skrzynka spadła. Ale pięknie. No i mamy to w końcu. Teraz porozwalajmy pozostałe tutaj klocuszki. Dobra. O, jeszcze mini zestaw odkryliśmy. Gandalf, ty jeszcze coś możesz rozwalić, czy będziesz tylko tak pajacował, powiedz no. No dobra, trzeba skrzynkę otworzyć. Otwieraj, Gandalf, złota to musi... No mieczyk! Wynośmy się z tej nory. Idziemy. Coś się zbliża. Miecze w dłoń. A, ten co na tych królikach jechał. No tak. Gdzie się źle? Oj, króliki umierają. O, ścigany. O, tu trzeba uważać na wilki, widzę. Kogo my tu potrzebujemy? A, kogoś z łopatą, tak? Dobra, rozwalone. Mamy mini zestaw. Tam musimy strzelić, widzę. Najpierw sobie porozwalajmy dookoła różne rzeczy. Dostał. Tutaj widzę, będzie trzeba przypierniczyć. Ten nie da rady. Nie, ten się odbija. Okej, spokojnie. Musimy króliki uratować. No dalej. No podejdź, podejdź, to zaraz cię podrzucę granatem. To jest ten od królików. Aha, tam coś trafiłem. Nie wiem nawet w co trafiam, ale coś tam trafiam, nie? Gandalf, może Gandalfem można strzelić, nie? Spokojnie, zaraz my sobie tutaj pierw porozwalamy. O, tu jest jeden królik.
I tym muszę go uratować. O! Uratujemy go. Tak, posil się, chłopie. Jeden królik uratowany, dobra. Biegnie następny plugawiec. Okej, okay, wszystko idzie w dobrą stronę. Tu jest drugi królik. Uratujemy go. Ciężko zobaczyć te króliki, wam powiem, ale dobra, uratowany. Teraz szukamy następnego. Tu jest. Ten tu musi wykopać trochę pierw. Aha, bo on... Dobra, uratowany nie, bo teraz musimy znowu tego. Dobra. Uratujemy twoje króliki, spokojnie, chłopie. Ten się Bilbo bawi tam mieczykiem. Dobra, jeszcze dwa, widzicie? Zostały. Tam do góry jakoś skoczyć można, czy nie można? A, to jest dobra, to jest... Nie, tutaj wskoczyć nie mogę, bo ja muszę to walnąć. On ma młot, więc może to się... No pewnie, że to się uda. No nie no, porwał nam królika, no jak to? I tu sobie jeszcze ładnie pozbieramy. Ten co? Ten nie może? Dobra, to dawaj kogoś, kto może coś złożyć. Ty możesz, czy nie możesz? Czemu ty nie możesz składać? Dobra, pokaż. Wypluł królika, wypluł. Dobra, to jeszcze jeden będzie królik. Jeszcze chcę spróbować, czy mogę to ułożyć, bo te... Nie, tu nic nie mogę zrobić, dobra. To musi w takim razie wziąć... Gdzie ty tu? Dziadygo. A, dobra, to jest... A, nie, dobra, to jest jego wóz. Wóz albo przewóz. Teraz potrzebujemy kogoś, kto może czymś strzelić. Bilbo, ty se możesz strzelić co najwyżej po majtach. Kogo my tu mamy? Ten ma topór. Ma coś jeszcze w tym plecaku, czy nie? Na spokojnie. Nie, ten nie. Ten. Topór, łopatę. O, ty, to ty, gościu. To ty, gościu, cię właśnie chyba potrzebuję. O, i teraz jedziemy z tym. Ale dostał boksa. Coś tu trzeba ułożyć. Dobra, deseczki mamy. 15 takich zwykłych desek mamy, czy nie mamy? Zaraz się okaże, że nie mamy. Mamy. I sznury.
Mamy to. Dobra, układamy teraz. Dobrze, koło zębate, dobrze. Mały klocek. Nie, to nie ten. To jaki? Podwójny to ten, dobra, sorki. Potrójny to ten. I podwójny to ten, dobrze. To musi być ten. To musi być ten. I to musi być ten. I teraz drugi. To ten. Dobra, mamy zbudowane 10 tysięcy niebieskich. Gdzie ty mi tutaj, gościu? O co tu chodzi teraz? Możesz używać zielono-czerwonych dźwigni, by przesuwać lub podnieść obiekty. Tylko jak? No, zapomnieli nam powiedzieć, nie? Aha, dobra. Dawaj, bo królika nam porwie. Chodź tu, lecz ostatniego królika, jesteśmy w domu. No, teraz się udało wyleczyć królasa. No i to mi się podoba. That is not from the world of the living. The greenwood is safe. Zielony las jest chory, Gandalfie. Ogarnął go mrok, ale najgorsze są pajęczyny. Pajęczyny? Jak to? Pająki, Gandalfie. Przyszły z Dol Guldur. Nie jeździ się tam mroczna moc. To cień dawnej grozy. Takiej, która potrafi przyzwać duchy zmarłych. Czarnoksiężnik przybył. No nie dobrze. Musimy uciekać. Odciągnę ich. To wrogowie. Ja, okej, okay, a to króliki, no tak, z filmu. No i lecą króliki. Teraz nim steruje, czy o co chodzi? Nie, na razie nie. Ty, o co tu chodzi? A dobrze, to jest jakieś zbliżenie. Dobra, teraz. No i udało się, jednego zlikwidowaliśmy. Dobrze, teraz kółeczko. Długo się z nimi męczę i jeszcze raz ikcik. No i mamy, drugiego zlikwidowaliśmy. I zaraz zlikwidujemy trzeciego, ty, ale dobrze on się nawala, nie? I hop, no i pięknie. No i tyle. I co? Oj, wyczuł, wyczuł nas. Od
potrzebujemy jakiegoś z łukiem, dobra. Gandalf, ale ty walcz, chłopie. Zaraz zmienimy na łuk łucznika. Gandalf. Piorunem pierdyknie, pięknie. Gandalf pierw musi tutaj pozbierać jeszcze troszkę złota. Wszędzie się kryją monety, jak widzicie. Tam jeszcze coś jest? No chodź tutaj. Pięknie go nabił, no już. Toporek. No i poszło. Mini zestaw. Tam to tylko Gandalf jest potrzebny. Dobrze, to mamy. Gandalf, idziesz, bo ty możesz oświetlać drogę. Przechodzimy do góry. Dobra. Tutaj idziemy. Gandalf, rozwal sobie kolejne jakieś tutaj. Dobrze. Thorin jest tu potrzebny. Dwie osoby są potrzebne. Ale wskakuj. I Matrix normalnie. Matrix reaktywacja. Dobrze, to jeszcze sobie zbierzemy. Pięknie. Czym do ludu, chłopie? Na Thorina chciałeś się rzucić? No patrz, patrz, no chodź, chodź. I tyle cię widzieli, człowieku. Pyk. Pyk. Pad klocek, oczywiście zaraz montujemy. Jeszcze tego też zestrzelimy. Zestrzelony bydlak. Dobra, ciebie gościu potrzeba. No oczywiście gościu z młotem, bo nie kto inny. A nie, dobra, tu do góry musimy iść. Myślałem, że mogę to rozwalić, ale nie, nie możemy, bo z tego musimy się wspiąć. Ten od razu starczą, ty. Znaczy, żebym do niego strzelał od razu ma. Dobre, to jest dobre. Trzeba uważać. Strzeliliśmy raz, to i strzelimy i drugi.
Normalnie same mięso zostaje z nich. Dostał drugi raz. I dostał i trzeci. Nie, trzeci jeszcze się... Jeszcze się wybronił. Odbywa, chłopie. Serduszko. Zobaczcie, teraz mam jednego z tych, ty, ale ma speeda. Dosiadłem. Dosiadłem wilka. Dalej, Torin. No nie no. Tak to mi się bawić nie będzie, bo... Dalej, bo muszę jeszcze jedną strzałkę. Dostał. Myślałem, że nie trafiłem, ale dostał. Tędy, głupcy! No, co to było? Już, a elfy, no tak. No i proszę. I udało się przejść. No i pięknie. Skarbiec troli zaliczony, poziom ukończony. Nie było trudno. Tak w miarę ten poziom. Ale odblokowaliśmy kolejną postać, nowe postacie też tutaj później. Także no, troszkę tego jest. Mówię, my przechodzimy sobie tryb fabularny. Także pięknie, mamy kolejną misję za nami. Pół godziny nam zajęła. Troszeczkę się motałem, ale jak zwykle, nie? No nie ma co wymagać ode mnie. 73%. Szału nie ma. Ale najgorzej też nie jest. I kolejne odblokowane wydarzenia. I zobaczymy sobie, gdzie nas teraz zaprowadzi. Gdzie będziemy w następnym odcinku. Powiem wam szczerze, ta mapa jest duża, naprawdę jest duża, wam pokażę za chwilę. Bo my jedziemy, tylko mówię, tryb fabularny, ale jak to wszystko mieli sobie odkrywać, to naprawdę, no, wiele, wiele godzin grania. Aż mamy 7 białych, kontynuuj tryb fabularny, oczywiście. Wyczerpana trudami podróż, kampania wyłania się stajnie. Tajnego przejścia i odkryła, że znajduje się w pobliżu Rivendell, ostatniego przyjaznego domu na wschód od morza. Należało tam poszukać rady Elnorda, jednego z nielicznych elfów, które potrafiły ujawnić sekrety mapy będącej w posiadaniu krasnoludów. No i właśnie tutaj kończymy dzisiejszy odcinek i naszą podróż. Obóz trzeba rozbić, jak widzicie, wszystko pięknie hula. Mamy Thorina, mamy Bilbo, jest oczywiście Gandalf i dwa krasnoludy. Także mam nadzieję, że kolejna przygoda wam się podobała z naszej gry LEGO The Hobbit i widzimy się już w następnym odcinku. Tak więc zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, również możecie to zrobić. A ja już się z wami żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!